Witam Was serdecznie, z tej strony bukcerzyk.pl. Nadeszła pora, żeby odpowiedzieć na Wasze pytania. No, troszeczkę ich się zebrało. No ale jakoś udało mi się to ogarnąć. No więc, zaczynamy. Czy oglądam anime i jakie jest moje ulubione? Owszem, zdarza mi się obejrzeć czasem jakieś anime, chociaż nie jestem jakimś hardkorowym fanem tego gatunku filmów. Z kolei ciężko byłoby mi wybrać jakieś ulubione. Na pewno dobrze wspominam Full Metal Alchemist, Dragon Ball, Death Note, Mirai Nikki. No i tutaj jest totalnie dzika nazwa, którą pewnie źle przeczytam, ale Puella Magi Madoka Magica. Spośród tych podanych tytułów to myślę, że każdy jest jakoś warty uwagi, każdy porusza troszeczkę inną tematykę. Także jeżeli ktoś lubi anime, a nie miał styczności z tymi seriami, to polecam. Jaki nowy serial po Soniku do wynajęcia? W sumie już zastanawiałem się nad tym parę miesięcy temu i mam swoje trzy propozycje seriali, do których chciałbym spróbować swoich sił jako lektor. Ale myślę, że zrobię o tym osobny materiał, żebyście mieli możliwość posłuchania o każdej mojej propozycji i wybrania sobie jednej. Czego wolisz być lektorem? Troszeczkę to jest takie ogólne, bym powiedział, pytanie, ale gdybym miał odpowiednie umiejętności, to chciałbym zostać lektorem filmowym. Moim zdaniem w tej branży to jest już naprawdę szczyt, bo w sumie nie jest sztuką samo czytanie do filmu, ale czytanie tak, żeby nie być zauważalnym, w cudzysłowie oczywiście, no to już jest po prostu mistrzostwo. I w sumie chyba najbardziej kojarzeni lektorzy to są właśnie lektorzy filmowi. Na przykład Gudowski, Knapik. I z tego co kojarzę, to właśnie do tej roboty są brani właśnie najlepsi. Dlaczego zacząłem robić poranne żarty i skąd pomysł na nie? W sumie zaczęło się bardzo prosto, po prostu nudziło mi się w pracy. Kolejny dzień robiłem dokładnie to samo, no i tak mi błądziły myśli i se w pewnym momencie myślałem. A co by tu jeszcze ponagrywać na tym YouTubie? A może spróbuję nagrywać żarty? No i w sumie tak to wyglądało. Nie spodziewałem się, że to będzie jakoś szczególnie popularne. Zakładałem, że będzie może oglądało to jakieś maksymalnie 200-300 osób, a się okazuje, że to jest druga, najbardziej popularna seria na moim kanale. I to nie jest żart. Naprawdę czasem bywa tak, że jeżeli wrzucę tego samego dnia creepypastę i poranny żart, to się okazuje, że poranny suchar ma więcej wyświetleń i pozytywnych ocen niż ta creepypasta. Co mnie skłoniło do nagrywania na YouTubie, jak to się zaczęło, dlaczego creepypasty i czy ktoś mnie do tego przekonywał? No cóż, zaczęło się od tego, że mój kanał w ogóle nie miał początkowo być o creepypastach, tylko o machinimie z Gotika. Nagrałem parę filmów, które w sumie do dzisiaj są u mnie na kanale, ale niespecjalnie mi to wychodziło i nie zdobyłem większej publiki. Udało mi się chyba maksymalnie zdobyć 20 parę subskrypcji. Czyli w sumie dupy nie urywało. Jednak pewnego dnia przyszedł do mnie mój brat i pokazał mi kanał Azergotila. Ja myślałem, że to kolejny kanał o Minecrafcie, więc nie chciałem go za bardzo słuchać. No ale jednak spróbowałem i mi się bardzo to spodobało. Dotychczas nie miałem za bardzo kontaktu z horrorem, jeśli chodzi o literaturę. I chyba pierwszym nagraniem, jakie usłyszałem, to było muzyka Erli Kadzana od Lovecrafta. Później zacząłem sobie słuchać paru innych lektorów. Potem sam przeglądałem internety w poszukiwaniu creepypast. Aż w końcu pewnego dnia sobie usiadłem i postanowiłem, że ja sam też zacznę nagrywać. Oczywiście początkowo to nie wychodziło za dobrze, nie miałem ani odpowiedniego sprzętu, ani wyćwiczonego głosu, ani w ogóle żadnych umiejętności, tylko po prostu ruszyłem tak z marszu, że tak powiem. I w sumie tak to się zaczęło. I w sumie nikt mnie do tego nie przekonywał. To była taka moja własna decyzja. Czy planujesz kiedyś zacząć nagrywać filmy z gier i czy nagram horror? Nie, raczej nie będę nagrywał żadnych gier. Ja jestem osobą dość małomówną i gadanie do mikrofonu sam do siebie to nie za bardzo dla mnie. Ja do rozmowy potrzebuję rozmówcy, a przeważnie jest tak, że to ja słucham, co inni mają do powiedzenia. Czy masz w kimś oparcie i czy wszystko robisz sam? Nie, nie robię wszystkiego do końca sam. Nie mogę tutaj zapomnieć o kolegach i koleżankach ze Strefy Grozy, których zresztą mieliście nieraz okazję usłyszeć u mnie w nagraniach. Czasami ludzie piszą do mnie propozycje, co mógłbym przeczytać. Są jeszcze Luke Lasser oraz Stasiek Grzybołowski, którzy udostępniają mi swoje tłumaczenia do filmów.
Jakiś czas temu zgłosił się do mnie Real Simon, który zadeklarował się, że będzie dla mnie tłumaczył creepypasty. No i oczywiście nie mogę tutaj zapomnieć o Rafale Sekulaku. Co po niektórzy mogą kojarzyć te nazwisko? Otóż facet wystąpił w jednej edycji The Voice of Poland. Zostaniesz tu, ile można tak żyć na palcach. Zostaniesz tu, do znudzenia. Zostaniesz tu, w kaskadzie nocą też grają walce. Knajpa kościół i ten brud. Ideał nie tknął go. A w czym mi pomógł? No to jest mój mentor, że tak powiem, od głosu. To właśnie on pomógł mi pracować nad głosem i troszeczkę nad dykcją. Gdyby nie on, prawdopodobnie nie czytałbym tak jak teraz. Natomiast jeśli chodzi o takie rzeczy jak nagrywanie, montaż, czy odsłuchiwanie gotowych nagrań, czy nie ma błędów, no to akurat tutaj jestem już sam. Grasz w horrory? Nie, ja jestem, jeśli chodzi o gry horror, to troszeczkę za bardzo strachliwy i nie mam za bardzo przyjemności z takiej rozrywki. Nawet głupi Slenderman potrafił mnie nieźle nastraszyć. To znaczy przez pierwsze 15 minut, potem zaczęła mnie ta gra troszeczkę nudzić, a potem to już bardziej irytować, bo latarka mi gasła, a ten łysy kolo cały czas mnie gonił. Z kolei jak odpaliłem kiedyś amnezję, no to dotarłem najdalej do piwniczki z winem. Czyli w sumie gdzieś na początku gry, co jest troszeczkę, no, wstydliwe. Natomiast jeśli chodzi o książki i filmy horror, to owszem, lubię. Ile masz w penisie centymetrów? Rozmiar ptaszka nie ma znaczenia. Liczy się to jak dziobie. Opowiesz więcej historii Lovecrafta? Jeśli znajdę coś ciekawego, to owszem, chętnie. Niestety mam jednak ostatnio mniej czasu na czytanie książek, niż bym chciał. Czytasz książki? No co to byłby za mnie za książkocerzyk, gdybym nie czytał książek? Deadpool czy Spider-Man? No cóż, książki czytam, ale z komiksami to za bardzo nie mam wiele wspólnego. Także jeżeli chodzi o Spider-Mana i Deadpoola, to wiem, że takie postacie są, ale jakoś szczególnie się nimi nie interesowałem. Za dzieciaka pamiętam, że tylko widziałem Spidermana, obejrzałem te filmy, kilka bajek, jedną nawet grę miałem, no i to wszystko. Jak pracujesz nad dykcją? Żeby szlifować dykcję, to ja już musiałem pójść do logopedy. Oczywiście, żeby nie wydawać na to kasy, postanowiłem pójść do jakiegoś na NFZ. No więc poszedłem do lekarza pierwszego kontaktu i mówię mu, że chciałbym skierowanie do logopedy. Ten popatrzył na mnie i się spytał, po co? No to ja mu tam tłumaczyłem, że chciałbym zostać lektorem i muszę doszlifować ją troszeczkę. Ten chwilę siedział, pomyślał i mówi: ja nie słyszę u pana żadnych problemów, ale jak pan chce, no to napiszę. Oczywiście jak poszedłem do specjalisty, to okazało się, że jednak mam pewne problemy. Także do teraz ćwiczę pod opieką lekarza. Co będzie z Facebookiem? Dla przypomnienia powiem, że jakiś czas temu zablokowano moje konto na Facebooku i nie jestem w stanie kierować, że tak powiem, moim fanpage'em. Niestety, póki co w tej sprawie nie udało mi się nic zrobić, a to dlatego, że nie miałem na to czasu. Sesja. Gdzie mieszkasz? Od urodzenia mieszkam w Poznaniu. Miasto jest troszeczkę duże, także jeżeli ktoś próbowałby mnie znaleźć po głosie, to miałby lekkie problemy. Dotychczas spotkałem tylko jedną osobę, która domyśliła się, że nagrywam na YouTubie. A był to kolega z pracy. Mieliśmy razem jakąś robotę do wykonania i oczywiście w tym czasie sobie trochę gadaliśmy. I jakoś w trakcie rozmowy domyślił się, czym się zajmuję w wolnym czasie. Nosisz glany? Nie, ja wolę jakieś lżejsze obuwie. W sumie u mnie w robocie dostałem jakiś czas temu buty, które lekko przypominają glany. Strasznie niewygodnie mi się w tym chodziło, bo to ciężkie, ogranicza mi ruchy stopy, ale... już zacząłem się troszeczkę przyzwyczajać. Jednak normalnie wolę obuwie jakieś takie półsportowe. Próbowałeś czegoś głupiego? No cóż, ja mam opinię osoby raczej takiej spokojnej, ale czasami zdarzają mi się jakieś odpały od normy. Przykładowo, wcześniej pracowałem jako operator maszyn na produkcji. Starszy kolega ze stanowiska obok czasami lubił mi podchodzić i się psocić przy mojej maszynie. Ja na to przymykałem lekko oko, wybaczałem mu, bo starszy facet... ale któregoś dnia po prostu przegiął pałę.
postanowiłem mu się lekko odpłacić. Wyczekałem na moment, kiedy poszedł na fajkę do palarni i podszedłem do jego maszyny. Z boku były takie dwa małe, niepozorne przełączniki. Normalnie ich się nie rusza, tylko zostawia jak są, ale ja je przełączyłem. Kiedy kumpel wrócił do roboty, okazało się, że nie mógł odpalić maszyny. Kompletnie nie wiedział, co się dzieje. Przez jakiś czas próbował ją odpalić. Kiedy mu się nie udało, zawołał brygadzistę. W tym momencie myślałem, że no facet ogarnięty, więc zaraz domyśli się, o co chodzi. Ale nie. Grzebali tak w sumie z 10 minut, a ja tylko z mojego stanowiska się śmiałem jak głupi. Oczywiście tak, żeby nie zauważyli. No i w sumie nie byłem też w tym sam. Kilku kolegom powiedziałem, co zrobiłem i też dyskretnie się podśmiewali. Dopiero po tych 10 minutach przyszedł mechanik i on od razu kapnął się, o co chodzi. Wszyscy wzięli tę sytuację z uśmiechem na twarzy. Poza tym kolegą, który mi się psocił. On się na mnie strasznie wkurzył. Później dowiedziałem się od kolegi, który z nim pracował, że później ten cały czas powtarzał taką swoją mantrę. No jak ja mogłem się tak nabrać? No ale ja tak robiłem innym. No ale jak ja mogłem się tak nabrać? I powtarzał to przez cały dzień. Dopiero po paru dniach podaliśmy sobie rękę i sprawa poszła w niepamięć. Ale od tego czasu ani razu mi się nie spsocił. Wolisz horrory czy komedie? Różnie, zależy od nastroju. Jak masz na imię? Krzysiek. Jakby dali ci wybór twojej śmierci, to wybrałbyś? We śnie ze starości. Ewentualnie za jakąś ważną sprawę, ale jak już, to tak epicko. Chociaż podejrzewam, że moja śmierć będzie troszeczkę inna. Będzie to śmierć głodowa 2 tygodnie po przejściu na emeryturę. Kim dla ciebie jest widz, słuchacz? Troszeczkę to jest skomplikowane. Z jednej strony mam świadomość, że jest was troszeczkę dużo, gdyby zebrać was wszystkich w jednym miejscu, ale też z drugiej strony nie staram się o tym za bardzo myśleć. Wiecie, chodzi o to, żeby mi za bardzo nie odbiło, żebym nie czuł się jakiś lepszy od innych. Więc staram się o was myśleć jako o osobie, która ogląda moje filmy i tyle. Chociaż nie powiem, kilka fajnych osób udało mi się w ten sposób poznać przez to, że słuchają moje filmy. Jednak nie myślcie sobie przypadkiem, że ja was jakoś olewam. Ja po prostu wolę podejść do tego z dystansem. Co lepsze, PlayStation, Xbox czy komputer? To zależy. Jeżeli szukasz platformy do gier, to chyba lepiej kupić konsolę. Masz wtedy pewność, że gra ci odpali. I tutaj nie będę się rozwodził, która jest lepsza. Ja osobiście mam PlayStation 3. Na Xboxie miałem okazję zagrać kilka razy i tyle. Z kolei dużym plusem komputera jest to, że pozwala na coś więcej niż tylko granie. Co zjeść pierwsze, kurę czy jajko? Ja bym zjadł jajko. Lubisz jajka? Zależy, o jakie jajka ci chodzi. Czy lubisz pastę o roześmianym Jacku? Jak na opowiadanie, które można w sumie chyba podpiąć po jedną z tych ktoś tam The Killer, to całkiem spoko. I tutaj dalej moja wypowiedź pewnie niektórych obrazi, ale traktujcie to jako tylko moją subiektywną opinię. Otóż kiedy zacząłem czytać creepypasty, to opowiadanie o Jeff the Killer wydawało mi się super. Miało w sobie to coś. Jednak kiedy zagłębiłem się bardziej w temacie, poczytałem inne opowiadania, to Jeff the Killer w tym momencie stał się dla mnie takim średniaczkiem. A roześmiany Jack? No, myślę, że on jest troszeczkę lepszy, aczkolwiek nie nazwałbym tego jakąś wybitną pastą. Czy nagrasz kiedyś drugą pastę roześmianego Jacka? Nie, raczej nie będę tego robić. Już inni lektorzy to zrobili za mnie, więc nie ma chyba sensu, żebym i ja powtarzał po raz kolejny tę samą historię. Nagrasz coś z Mystery TV? Z Mystery TV jest lekko trudna sytuacja. Kiedyś ktoś z Mystery TV napisał o lektorach amatorach w taki sposób, że mnie i moim kolegom ze Strefy Grozy się to nie podobało. Później stworzyła się z tego lekka dyskusja, my nie zostaliśmy przeproszeni i od tego czasu Mystery TV stało się u nas troszeczkę tematem tabu. Prosiłbym, żebyście za bardzo nie rozdmuchiwali tego tematu, to jest bardziej prywatna sprawa między nimi a nami. Natomiast jeśli chodzi o Jakuba Rutkę, czyli lektora Mystery TV, to kiedyś jak prowadził live'a na żywo, spytałem się go wprost, co sądzi o pozostałych lektorach amatorach na YouTubie. Odpowiedział, że nie ma na nasz temat żadnego zdania, że się za bardzo tym nie interesował. I dla mnie to jest spoko. I w sumie chętnie bym z nim coś nagrał. Jednak przez to, że on jest powiązany z Mystery TV, to nie za bardzo mogę, bo obawiam się, że koledzy ze Strefy Grozy mogliby na to
krzywo spojrzeć. Dlaczego jak Donde i reszta nagrywali filmik z waszego wyjazdu nad morze, to ty miałeś maskę? Czemu twarzy nie pokazałeś? Aha, dla wyjaśnienia, dla tych co nie wiedzą. Latem z paroma osobami pojechaliśmy sobie nad morze do Gdyni. Wiadomo, spotkać się, popływać, odpocząć troszeczkę. No i wyszedł z tego taki krótki filmik. Ja nie chciałem za bardzo zdradzać swojej tożsamości, ale też nie chciałem psuć kolegom zabawy z nagrywania, więc postanowiłem, że założę maskę. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak wygląda cały materiał, to link jest w opisie. Kiedy Minecraft? Jak mi totalnie odbije i w dupie się poprzewraca, to myślę, że nagram Minecrafta. Czy lubisz Minecrafta? Jak tak, to jaka jest twoja najlepsza budowla? Kiedyś próbowałem zbudować wieżę Xardasa z Gothica. Nie do końca mi wyszło tak jak powinno, ale coś tam było. Nie spędzałem w tej grze tyle czasu, żeby zbudować coś lepszego. Ile zajmuje ci montaż? Zakładając, że gotowa pasta będzie miała jakieś 10 minut. Załóżmy, że już ją sobie znalazłem. Przed nagrywaniem czytam ją sobie jeszcze raz, czyli kolejne 10 minut. Potem w trakcie nagrywania popełniam czasem jakieś błędy, coś się przejęzyczę albo przeczytam jakieś zdanie nie tak jak chciałem, więc robię powtórki, powtórki i jeszcze raz powtórki. I w sumie zamiast 10 minut nagrywania mam około ich 20. Potem muszę przejrzeć całe nagranie, wyciąć błędy, czasami jeszcze coś dograć i dopiero wtedy mogę zacząć robić z tego film. Przeważnie dodanie samego obrazka i muzyki to jest kwestia kilku minut. Prawdziwa zabawa zaczyna się wtedy, kiedy zaczynam dodawać dźwięki tła. I tu już wygląda to różnie. Muszę wtedy odsłuchać po raz kolejny całe nagranie i w odpowiednich miejscach dodawać te odgłosy. Jeżeli mam jakieś pasujące, to nie jest źle. Dodanie ich to jest przeważnie chwilka. Natomiast jeśli pasta potrzebuje jakiegoś dźwięku, którego nie mam, a przeważnie tak właśnie jest, no to muszę przeszukiwać w tym momencie internety w poszukiwaniu odpowiedniego dźwięku. I w sumie dodawanie tych odgłosów potrafi zająć nawet 2 godziny. Oczywiście zależy to też od samego opowiadania. Przykładowo do creepypasty teściowa, która ma około 20 minut, potrzebowałem mniej efektów niż do creepypasty ścigany, która ma niecałe 5. Natomiast jeśli nie dodaję żadnych efektów, to mam roboty na przynajmniej 2 godziny. Jaki rodzaj muzyki wielbisz? Przeważnie słucham muzyki hardstyle i hardcore, chociaż czasem też nie pogardzę rockiem i muzyką klasyczną. Lubisz naleśniki? A czemu nie? Pamiętam, że jak za dzieciaka, kiedy mama pytała mnie, z czym chcę zjeść naleśniki, to odpowiadałem, że z niczym z cukrem. I w sumie to z niczym z cukrem przetrwało do dnia dzisiejszego. Z jakiej pasty na swoim kanale jesteś najbardziej dumny? W sumie najbardziej jestem dumny z dwóch i to z każdej z innego powodu. Po pierwsze, śniący. Opowiadanie było długie, jeszcze dodatkowo dogrywało się kilka innych osób, więc musiałem się najpierw z nimi umówić, czy się dograją. Potem paru osobom musiałem się przypomnieć, że czekam na nagranie. No i oczywiście wisienką na torcie były te nieszczęsne odgłosy. Na wyszukiwanie ich naprawdę spędziłem mnóstwo czasu, bo wtedy jeszcze nie miałem żadnych. A drugim opowiadaniem, które jest przy okazji też troszeczkę rozczarowaniem, jest Mściciel Krwi. Zadowolony jestem z tego, że opowiadanie było długie, dobre, no i napisane przez kogoś, kto wydał książkę. Z kolei z drugiej strony było też rozczarowaniem dlatego, że w sumie obejrzało to o wiele mniej osób niż się spodziewałem. Czy nie nudzi ci się nagrywanie samych past? Gdybym rzeczywiście nagrywał same pasty, to już dawno bym się znudził. Ale oczywiście są jeszcze poranne suchary. Mega Man, co ginie na końcu. Swego czasu był jeszcze szalony jeż Sonic do wynajęcia. I jak dobrze pójdzie, już niedługo kolejne seriale. Co lepsze, oral czy anal? Anala jeszcze nie używałem, ale myślę, że oral czyści całkiem spoko. Kiedy możemy się spodziewać pasty z dziwnymi hakami do gier? Osobiście nie lubię tego typu creepypast, bo schemat mają podobny. Czyli jest jakiś podejrzany plik, dzieją się dziwne rzeczy, straszą cię i czasami jeszcze się pojawi potwór, który cię potem ściga. Zdecydowanie wolę opowiadania związane z uniwersum jakiejś gry. Czyli na przykład te creepypasty u mnie z Gothica, albo na przykład opowiadanie związane ze Stalkerem, które napisał kiedyś Donde Konde. Jaka była twoja pierwsza obejrzana bajka? Nie jestem pewny, bo nie pamiętam tego, ale mogły to być Smurfy, Wilgi Zając,
Kiedyś była jakaś bajka Pies i Kot, której mama strasznie nienawidziła, a to dlatego, że miała ona jakieś irytujące dla niej dźwięki, ale mi to tam nie przeszkadzało. I w sumie mogły być jeszcze Muminki. Do dzisiaj pamiętam, jak Buka pojawiła się pierwszy raz u mnie na ekranie. Tego dnia dla mnie serial się po prostu skończył, już nie byłem w stanie go kontynuować. Jaka była pierwsza gra, w którą grałeś? Pierwsze gry, z jakimi miałem styczność, to były na Pegasusie, czyli na podróbce NES-a. W pudełku była taka dyskietka, czy nie wiem jak to się nazywa, my to po prostu nazywaliśmy cartridge, który nosił tytuł Złota Piątka. Jednak w ogóle nie pamiętam, którą grę odpaliłem jako pierwszą. I w sumie chyba nie ma się co dziwić, ja miałem wtedy 3, może 4 lata. Czy denerwuje cię, kiedy ludzie nie odmieniają słowa creepypasta i mówią 10 najlepszych creepypasta? W sumie jest to lekko irytujące i czasami mam ochotę zwrócić na to uwagę, ale z drugiej strony jest to na tyle drobna pierdółka, że chyba nie ma sensu rozpoczynać wojny z ludźmi. Masz jakieś plany na przyszłość? Chciałbym przede wszystkim skończyć studia, na których jestem, a potem znaleźć jakąś lepszą robotę. Oczywiście najbardziej by mnie cieszyło, gdybym znalazł robotę jako lektor, no ale też muszę brać pod uwagę to, że może się tak nigdy nie stać. Skąd pomysł na nick? W sumie mój nick można podzielić na dwie części, czyli Bóg i Cerzyk. Bóg, no to wiadomo, z angielskiego książka. A Cerzyk wziął się stąd, że kiedyś byłem na jakimś koncercie zespołu, który się nazywał Rymcerze. Nie pamiętam w ogóle w jakich okolicznościach byłem na tym koncercie, co oni grali, jaki gatunek muzyczny, w ogóle nic nie pamiętam. Poza nazwą, która jakoś utknęła mi w pamięci, nie mam pojęcia dlaczego. I w sumie od Rymcerzy pożyczyłem sobie tę końcówkę Cerzyk. Skorzystałeś z walentynkowej promocji na Pornhub? Promocja, mówisz? Nie, nie skorzystałem. Ja nie oglądam pornoli. O kurwa! Jakim programem nagrywasz swoje filmy? Dźwięk nagrywam w Audacity, później troszeczkę poprawiam je w Adobe Audition, a na końcu łączę nagranie z muzyką i obrazkiem w Sony Vegas Pro 10. I tutaj ktoś może się zastanawiać, po co używam Audacity, skoro mam Adobe Audition? Odpowiedź jest prosta, z przyzwyczajenia. Czy boisz się po jakiejś paście? Szczerze powiedziawszy, już od dłuższego czasu żaden tekst mnie w ogóle nie przestraszył. Także jeżeli ktoś by podesłał mi tekst, który faktycznie by wywołał u mnie chociaż ciarki na plecach, no to takiej osobie bym po prostu pogratulował i chyba kupił czteropak, o ile byłaby pełnoletnia. Trampki czy Adidasy? Adidasy, chociaż cena potrafi nieraz po prostu odstraszyć. Jaki jest twój styl w sensie ubioru? Jeśli chodzi o mój ubiór, to ostatnio kolega go nieźle podsumował. Jakiś czas temu, gdy kończyłem robotę i już praktycznie miałem wyjść, poszedłem sobie do naszej kuchni, żeby się jeszcze napić przed wyjściem. Zaraz potem wszedł kolega. Ja stałem tak, że on nie widział mojej twarzy. Dopiero po chwili się obróciłem. Wtedy do mnie powiedział tak. Jak ja tutaj wszedłem, to się zastanawiałem, co to za pener tutaj wszedł. A to tylko ty. A jak byłem konkretnie ubrany? No cóż, buty półsportowe, dżinsy, bluza oczywiście z kapturem. Kaptur musi być, bo bluza bez kaptura to nie bluza. To nieudana bluza. No i na to kurtka. W sumie tylko latem wychodzę z domu bez bluzy z kapturem. Jaka jest twoja ulubiona gra? Moją ulubioną grą jest Gothic. Grę przeszedłem już kilka razy i mimo, że ma już swoje lata i już wiadomo, grafika nie ta, jakieś tam błędy oczywiście były, to mimo to chętnie czasem wracam pod magiczną barierę. Jaka jest twoja ulubiona książka? Chyba moją ulubioną książką jest Najstarszy Christophera Pauliniego. W sumie wyrosłem już troszeczkę z tej książki, ale wspominam ją bardzo dobrze. Myślę, że z całej sagi Pauliniego to był właśnie najlepszy tom. Jaka jest twoja ulubiona creepypasta i którą creepypastę wymazałbym z pamięci, żeby tylko móc mieć te same odczucia co za pierwszym razem? Odpowiedzią na te dwa pytania jest oczywiście Dom bez końca. Swego czasu nagrał ją Azergotil na swoim kanale. I w sumie ciężko mi sobie wyobrazić, czy ktokolwiek inny mógłby to lepiej przeczytać. Muszę mu to przyznać, że naprawdę świetnie mu to wyszło. A sam tekst, no miodzio. Twój ulubiony horror? Chyba moim ulubionym horrorem jest 1408. Jeżeli lubicie filmy o nawiedzonych budynkach, to myślę, że ten film wam się spodoba.
Jakie jest twoje ulubione opowiadanie Lovecrafta? Chyba moim ulubionym opowiadaniem będzie Wyrzutek. Podejrzewam, że dlatego, że właśnie to opowiadanie miałem swego czasu możliwość nagrać w prawdziwym studiu nagraniowym. Ja pamiętam, byłem tak po prostu szczęśliwy, że miałem taką okazję, że ciężko było mi po prostu nagrywać. Po prostu cały czas robiłem jakieś drobne pomyłki i trzeba było w kółko powtarzać. Opowiadanie ma w sumie około 20 minut, jeśli pamięć mnie nie myli, a siedzieliśmy tam ponad godzinę. Ale naprawdę, to było świetne przeżycie. Jaki jest twój ulubiony youtuber, jeśli jakiegoś oglądasz? Obecnie chyba najchętniej oglądam Mariusza Maxa Kolonko. Pamiętam, jak ostatnio byłem z kumplami na takiej domówce i tam oczywiście troszeczkę popiliśmy, graliśmy troszeczkę w gry. W którymś momencie powiedziałem, że Max Kolonko dodał nowy filmik. W tym momencie impreza stop, włączyliśmy telewizor, YouTube'a i zaczęliśmy oglądać jego materiał. Także jak widać, nie tylko ja chyba lubię słuchać tego gościa. Aczkolwiek chyba największym sentymentem obdarzam Gala Anonima 2. On już od dawna nie nagrywa, ale to było jedno z pierwszych kont, które subskrybowałem. Jeżeli ktoś nie wie, to on tworzył Machinime z Gotika. Miał swoją serię Gotik Prawdziwa Historia, Kontynuacja Alternatywna. Naprawdę facet miał świetne poczucie humoru. Ja pamiętam, że jego filmików wyczekiwałem jak dziecko Bożego Narodzenia. Jak jesteś w kiblu, to też oglądasz creepypasty? Nie, jeszcze aż tak mnie nie posrało. Ile masz lat? No ja już jestem troszeczkę stary dziadek, 23 lata na karku. A teraz pytanie do was. Jak myśleliście, ile ja miałem lat? Tak sądząc po głosie. Kim jesteś w życiu prywatnym? Chodzi o zawód. Więc tak, z zawodu jestem grafikiem komputerowym, aczkolwiek w zawodzie nigdy nie pracowałem. Obecnie pracuję jako magazynier, a poza tym studiuję logistykę. Czy jesteś forever alone? Zależy, o co pytasz. Jeżeli zastanawiasz się, czy mam kolegów i koleżanki, to odpowiadam, że tak. I to nie tylko w internecie. Co prawda rzadko się z nimi spotykam, no ale wiadomo. Każdy ma swoje życie i nie zawsze jest na to czas. A poza tym nie odczuwam jakoś specjalnej potrzeby, by to robić. Nie dlatego, że coś jest z nimi nie tak, albo mam coś do nich. Ja po prostu mam taką naturę. A jeżeli pytasz się, czy mam dziewczynę, to odpowiadam, że nie. Jak wspomniałem wcześniej, pracuję i studiuję, więc nie ma miejsca ani czasu na kobietę życia w moim życiu, więc nawet nie szukam. Planujecie przedłużyć domenę hosting strefagrozy.pl? Czy to już martwy projekt? Sytuacja z naszą stroną wygląda następująco. Otóż utrzymanie strony kosztuje. I dotychczas to my płaciliśmy z własnej kieszeni, żeby ona mogła funkcjonować. Niestety nie zawsze mamy ku temu możliwość i od czasu do czasu nasza strona po prostu nie funkcjonuje. I no nie lubię o coś takiego prosić. Naprawdę bardzo tego nie lubię. Ale jeżeli ktoś chciałby nas wspomóc finansowo, dać dobrowolną darowiznę, my tutaj oczywiście nikogo do niczego nie zmuszamy, to jest taka możliwość. W opisie filmiku znajdziecie odpowiedni do tego link. No i w sumie dlatego wziąłem to pytanie jako jedno z ostatnich. Naprawdę nie lubię prosić ludzi o pieniądze. O co chciałbyś być zapytany? W sumie chyba brakowało mi tylko pytania o jakieś śmieszne historie z pracy. Myślę, że parę fajnych historyjek bym wyskrobał. Ale to może innym razem. To już było ostatnie pytanie. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że od tego Q&A nie dostaliście raka i że przynajmniej częściowo zaspokoiłem waszą ciekawość. Także dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia.